Około 700 rowerzystów w niedzielny poranek przejechało ulicami miasta, świętując Europejski Dzień Bez Samochodu. To spośród wszystkich dotychczasowych miejskich mikrorajdów rekordowo duża grupa, co świadczy o tym, że rower coraz częściej wkracza w nasze życie jako środek transportu, sposób uprawiania turystyki czy aktywność sportowa. No, na pewno lepiej rowerem jak samochodem, ponieważ dla zdrowia wszystko. To i zachęcać dzieci, żeby ruszały się. Chyba dlatego. No myślę, że można fajnie czas spędzić z rodziną właśnie na rowerach lub na spacerze, a tak bardziej aktywnie. Lubię, bo chcę zostać kolarką. Wpływa na zdrowie. No i praktycznie, no i na środowisko. To najważniejsze. Nie zanieczyszczamy środowiska. Przynajmniej, no i tyle. Do pracy codziennie. Też robimy sobie trasy takie. Nie wiem, 20 km, 30, pozwiedzać coś. Jest to wiele lepsze niż samochód. Rowerzyści ruszyli z suwalskiego osiedla Północ tuż przed 10 rano i bardzo sprawnie, korzystając z lokalnych ścieżek rowerowych, których w Suwałkach jest ponad 100 km, dotarli do serca miasta. Ogromny peleton wlewał się do Parku Konstytucji 3 Maja, sprawnie i szczelnie wypełniając spory plac przed tutejszą muszlą koncertową. Do mety dotarli wszyscy, choć nie obyło się bez drobnych problemów. Pierwszy raz, ja mam poczuć adrenalinę tego rajdu. No i jestem pierwszy raz, jestem po kraksie w ogóle. Wypadła mi rączka od koszyka, wpadła mi rower do naprawy jutro niestety. Ale ze zdrowiem wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Po raz pierwszy na miejskim rajdzie rowerowym był również inny miłośnik dwóch kółek. Pierwszy raz, bo mam dopiero 6 lat. Suwalscy miłośnicy rowerów doceniają świetne warunki do jazdy, jakie są w mieście i okolicy. Przez Suwalszczyznę wjedzie szlak Green Velo. Super! Ciągle są dróżki rowerowe. Jest ich w Suwałkach chyba ponad 130, ale również jeździmy w Gdyni. Mamy dwie córki i tam jeździ. Ostatnio byliśmy Mierzeją Wiślaną. Fantastyczna trasa. Jedziemy z wnukami. Wnuk ma 8 lat, wnuczka 10. Kochamy rowery. Świętowanie Dnia Bez Auta na mikrorajdzie jednak się nie skończyło. Czwórka szczęśliwców odjechała z Parku Konstytucji 3 Maja na zupełnie nowych rowerach, które były nagrodami w zorganizowanej przez samorząd loterii. Dodatkowo 22 września do pozostawienia samochodu na parkingu czy w garażu zachęcić ma możliwość skorzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.